Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z życia naszej Seleny. Zaczynamy sobie od jej mamuśki, od Samanty, ponieważ ona jako pierwsza wstała dzisiejszego ranka. No jest 4:20, także no dosyć wcześnie. Nasza Selena po ciężkim dniu ze swoim ojcem poszli spać. Dosyć sporo uczyli się, wiecie, magii. I tak, na pewno zajmiemy się dzisiaj rzeczami magicznymi z naszą Selenką. Natomiast mamusiu, chodź tutaj, troszeczkę poogarniesz tematy, bo jest tutaj troszeczkę roboty. I tak. Nasza tutaj mamuśka ma w planach zakupienie sobie kościldy, czy jak to się mówi poprawnie, ale będzie potrzebowała więcej tutaj narobić obrazów. Ale na pewno w pierwszej kolejności nasza Selena chciałaby tutaj dla całej rodziny przygotować śniadanko na leśniki w ten jakże piękny poniedziałkowy poranek. Selena, wstawaj, bo ty za chwileczkę do szkoły idziesz. Nie ma co tam, to trzeba chodzić do szkoły, także chodź. Ojejku, ja cały czas w to lustro klikam, że niby tam jest toaleta. Umyj ręce, umyj zęby, ja cię proszę. Ty również wstawaj, bo też niebawem pójdziesz do szkoły, a padałoby się troszeczkę pogarniać. Umyj ręce, umyj zęby, jesteś wściekły, dlaczego jesteś spięty? Desperacja, potrzeba wyjścia na zewnątrz. Za chwileczkę pójdziesz na zewnątrz, ponieważ... Pójdziesz do szkoły, po prostu pójdziesz do szkoły. Mamy już zimę, gotowanie jest wyborne. Obróć naleźniki, Blaisos, Samantha jest w swoim żywiole. Czy chcesz skonsumować tę okazję i przynieść do wiadomości, że lubi gotowanie? Tak jest. Tak jest, chcemy. Gotowanie na propsie. Tak, lubi nasza tutaj Samantha gotować. Nasz Kaleb, z tego co widzę, to tutaj no... W sumie też mógłby wstać. Mógłby wstać. Dzidzia, w ogóle, jejku, nie mówiłam wam, nasz Rafael urósł, dorósł, że tak powiem, jest już małym dzieckiem. Jest prześliczny. Odziedziczył z tego, co się orientuje, po mamusi zielone oczka, aczkolwiek jego zielone oczka są troszeczkę inne niż mamusi. Niż mamusi. O, śniadanko gotowe. Także chodźmy tutaj na stół, weź sobie porcję, ty również weź sobie porcję, mamy dzień rabatów, no zobaczymy, czy będziemy coś ogarniać. Wstań również, nie wiem, czy nasza dzidzia też już wstaje, czy jeszcze nie wstaje, a niech sobie jeszcze pośpi, może coś ze śniadanka jej zostanie, fajnie by było w sumie, gdyby jej cosik został, aczkolwiek wydaje mi się, że w lodówce też mamy sporo rzeczy upichtonych. No, także tak. Nie wiem, czy ty już będziesz sobie teraz ogarniać swoje sprawy związane z magią. Co my tutaj mamy? Mamy różdżkę. Zawsze, ja bym chciała, zawsze używaj różdżek, tak jest. Zawsze używaj miotu. Może nie. Nie. Miotły nie, no bo co? Ona będzie chodziła gdzieś tam i będzie cały czas miotły używała. To też nie o to chodzi. Ona jest spięta, bo oni oboje są w zasadzie spięci, bo oni jakby, nie patrzysz, cały czas mieszkali na dworze. A teraz są w czterech ścianach i im to za bardzo nie odpowiada, niestety. Mamuśka już tutaj się bierze za sprzątanko. No, także okej, okay, dzieci pójdą do szkoły, ty co? Zabawy potrzebujesz, także oglądaj kanał, a dawaj z komikiem. Pooglądaj sobie, ty co? Ty jesteś w zasadzie w porząsiu. No, no i spokojnie, niech troszeczkę poogląda, tata w sumie też by mógł poglądać, bo on też jest dosyć spięty. Oglądaj aktualny kanał, ogarnij się z tą elektroniką. Dobra, jejku, ale wyją. Okej, okay. Kontynuuj. Surrealistyczny obraz, a ty co? Jesteś pewny siebie za 12 minut, czy tam ile? Tam 15 minut idzie się do szkoły, także no w porządku, spoko. Spoczyli oczy, no patrzcie, jacy wkurzeni oboje. Troszeczkę się napracowali w krainie magii. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Odpowiadając na pytanie, Selena użyła zakazanych słów. Nauczyciel był w szoku, o nie, zasłużyła na karę, to tylko słowa. Zasłużyła na karę, no niestety. I tak, nasza tutaj piękna Samantha
Ogarnia nam oczywiście obrazy, aby zarabiać na dom, a nasz tutaj Caleb Gable stwierdził, że skoro już może korzystać z tej magii, bo dowiedział się, posprawdzał genotypy i tak dalej, że jego najmłodszy syn również odziedziczył tutaj magię po nim. Także no niestety wszyscy są skażeni, więc stwierdził, że... stwierdził, że zakupi sobie tutaj ten stolik spirytystyczny, czy jak to się tam nazywa, i będzie wywoływał duchy i tak dalej, żeby przekonać się, czy już jego rodzina jest w pełni chroniona, czy jeszcze coś po drodze się nie wydarzy. I tak, ty oczywiście masz tutaj problemy swoje życiowe, klątwa niekontrolowanego naładowania, ale nam to za bardzo nie przeszkadza, ale myślę, że wypadałoby analizować księgę magiczną, abyś mógł z siebie tę klątwę ściągnąć. I tak, nasz tutaj Caleb ma 8 dni do zmiany grupy biegowej, Samantha 19... Selenka 29 i tutaj 30 jest starsza, a tutaj 27, także spoczy ilość, czyli trochę sobie pogramy, zanim wszyscy będą mieli urodziny, ale najlepsze jest to, że mi tutaj skoczył. Caleb ma wkrótce urodziny, Caleb Gable, a tak naprawdę nie ma, więc chyba, że to faktycznie na długim życiu jak się gra, to już w tym momencie wyskakuje ten komunikat, że urodziny się zbliżają. I ty co, idziesz tutaj do synka, rzecz jasna oczywista, czytać, a ty co? Myślę, że możesz już wstać po śniadanko, weź sobie porcję, ty jesteś samodzielnym chłopakiem, także mega fajnie i patrz, jaki on jest śliczny. No tak, tatuś oczywiście czaruje, uczy się. Patrzcie, jaki fajny brzdąc, nie? No, słodki jest, słodziaszek. Zaczekajcie, ja może zatrzymam, aby wam go pokazać w pełni. Proszę bardzo. Jaki słodziak, o Jezu! I do kogo on jest podobny? No jak myślicie, do kogo jest najbardziej podobny? Tata, mama, ciężko powiedzieć. To jest taka mieszanka, powiem wam, akurat z nim. On jest dosyć wymieszany, tak. Dosyć wymieszany, także chodź, zjesz sobie śniadanko. Charakterystyka małego dziecka, Rafał, to nieporadny ma... Luch, serio, opiekunowie i inni domownicy powinni się nim zająć. No trudno, Caleb poznał recepturę nowego eliksiru i znalazł jego próbkę. Oczyszczenie z klątw. O! Super, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Proszę cię, wypij to. No i? Super. Zostałeś oczyszczony z wszelkich klątw, także chodź tutaj sobie skorzystasz i za chwileczkę pójdziesz sobie czarować. Myślę, że tak, poczarujemy sobie troszeczkę. Nasze dzieci tutaj zdobywają przyjaciół, albo nie, może ucz się pilnie, oni chcą tutaj nadrobić zaległości. Nasza dzidzia pojadła i on jest naprawdę, nasz Rafael jest bardzo samodzielny, on się sam tutaj ogarnia ze wszystkim, ty rysujesz, malujesz, znaczy się, no genialnie, podoba mi się ta łazienka w sumie w tym mieszkaniu, tak trochę inaczej, w sumie tak magicznie dosyć, nie? Dobra, chodź tutaj, przyjazne powitanie, chodź, przywitaj cię, aha, musisz iść, no to nie, no to odczep się, po co tu przychodzisz? Nasza Kicia, gdzie jesteś Kicia? Tutaj znowu masz życiowe problemy, szukasz miłości czy czego? Okej, głaszcz uspokajająco. Ewidentnie szuka miłości, nasza piękna. Kochani, dzieci wróciły do domu i Niklaus zwędził obiekt, przebywając w szkole bardzo nieładnie. Mają szkolne projekty, Selena opuszcza się w nauce. No tak, kurde, no z tą naszą Selenką. Cały czas są same problemy w szkole, także myślę. A ty nie masz... Aha. Dobra. I tak, myślę, że tutaj byś... Chodź, zacznij pracować rzetelnie. A ty, złodziejaszku nasz, no jednak... On nie umie inaczej, z tego co widzę, tak to rozumiem. Nie potrafisz inaczej, choć też pogarniasz sobie swoje prace.
Tutaj mamy odkurzacz, który myślę na razie tutaj wstawimy gdzieś, nie wiem, tutaj. Niech będzie, może nie będzie nikomu przeszkadzał. I tak. Tutaj nasz Kaleb przyzwał swojego chowańca. To jest jego chowaniec, także będzie już z nim latał, już zawsze, skoro już jest potężnym magiem, no to nie ma wyjścia, trzeba z chowańcem chodzić. I to samo będzie z naszą Selenką. Selenka również. Ojejku, ale ci nie pasuje. Może tata, chodź, pomóż. Pomóż. Pomóż przy projekcie. Mamuśka zarabia na chleb. Mamuśka zarabia, całe życie zarabia i całe życie chodzi w tej piżamie. Garderoba, zmieni strój i nie wiem, tutaj jest jakiś codzienny. No, fajnie byłoby ich poprzebierać trochę. Taniec jest okropny, Gary chyba nie bawi się zbyt dobrze. Czy powinien przyznać, że nie lubi tańca? Tak, nie, nie lubi. No, ale przecież Gary nie jest od nas. Utracono styl życia, nie przeszkadza mi to, nie będziesz przynajmniej chodził taki spięty i tak dalej, pomagasz swojej córci genialnie, bardzo dobrze, pomagaj. No i cóż, tutaj tatuś pomógł na szczęście naszej Selence ogarnąć projekt, także troszeczkę może się podciągnie z tą nauką swą. Tak, idziesz się tutaj troszeczkę poogarniać, zjesz sobie coś, od razu tutaj weź sobie resztki, tak jest. Ty również jesteś mega głodny, także chodź weź sobie resztki, troszeczkę cię zaniedbaliśmy. Niestety skorzystaj. Dzidzia, ty jesteś rozgniewana, dzidzia. Czemu jesteś taka rozgniewana, dzidzia? No co? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Poukładaj te klocki, a nie. Poukładaj klocki, mamuśka tutaj ogarnia obraz i chyba nigdy go nie skończy. Nie wiem, czy to coś się zacięło. Czy co? O co kaman? Nie wiem. Chodź, skorzystasz sobie. Nie no, mamy problem. Resetuj obiekt. Chodź tutaj. Skorzystać. Chodź sobie, skorzystasz. A ty tutaj wyczuj duchową niestabilność. Nawiąż kontakt ze zmarłymi. Chodź tutaj, wielki magu. Ciekawe, czy tobie to będzie łatwiej szło? Czy... Ciekawe, nie? Drugi poziom zdolności parapsychicznych. Kaleb może teraz przeprowadzać seanse z innymi simami, seanse grupowe, zapewniając zwiększone korzyści w grupie raźniej. Okej, dobra, niech on sobie tutaj robi co chce. Ty się załatwiasz, dobra, i pójdziesz spać, chłopcze. Chłopcze, chłopcze, gdzie jest twoja sypialnia? Tutaj jest twoja sypialnia. Także pójdziesz spać i nasza Selenka również pójdzie spać. Ty może byś się jednak zajęła tutaj swym dzieciem. Sprawdź, jak się ma małe dziecko. I małe dziecko przestanie się bawić na chwileczkę. No hej. No, przestań się bawić. Mamusia do ciebie przyjdzie. O, grzybi tutaj rozmawiają ze mną. Minęło już tyle czasu od mojej ostatniej rozmowy z nieżyjącymi, że nie wiem nawet od czego zacząć. Jak tam ten, no, drużyny sportowe? Czy oddychanie nadal jest popularne? O ja. Dobra. Dobre, no. Okej. Okay. Trochę miłości dziecię potrzebuje. Trochę miłości. Miłość, love, love, miłość, love, 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 love. Dobra. Obejmij czule. To wiesz co? Jak ty nie możesz spać, czy ty możesz coś magią porobić? Ćwicz magię. Praktyczną magię, proszę cię, poćwicz trochę. No, możesz? A ten co? Aha, je tam, okej, okay, no dobra. Dziecko. Nie wiem, czy się to dziecko umyło w końcu, czy nie. Skorzystaj z nocnika, chodź. Chodź, głodne dziecko. Nie, no nie ogarniesz, nie ogarniesz. Nie ogarniesz z tymi dzieciami. Dobra, otwórz lodówkę. A, nie wiem, byle co, niech to dziecko cokolwiek zje, chociaż cokolwiek. No i pięknie. Jedzie z tym. Nie ma to tamto. Ogarnia magię. Pięknie. Pięknie ogarnia magię.
Kochani, kochani, tym razem wyruszyliśmy tutaj do Krainy Magii zupełnie sami, w samotności, aby troszeczkę pogarniać. I tutaj, kochani, 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 nie wiem, czy ostatnio widzieliście odcineczek, ale mamy swojego chowańca. Stwórz więź z chowańcem. Fruwak mroczny, a nie haj tak będzie, niech będzie fruwak mroczny. Jakiego ty masz słomaka, nasza laleczko? Piękna. O, jakiego ty masz smoka. I niech ci ludzie sobie stąd pójdą, bo ja bym chciała im fotkę pyknąć, a nie pyknę, bo sobie cały czas tutaj mi chodzą. Tutaj w ogóle w tej Krainie Magii to powinny przepiękne zdjęcia wychodzić. Tak myślę. Oj, nawet w tą stronę. Nie, bo tam, dobra. Dobra, już was nie męczę. Już. Skończyłam, przepraszam. Tak. Ona w ogóle dzisiaj nie poszła do szkoły. Nie wiem, czy wiecie, ale nie poszła do szkoły. Idziemy sobie do naszego zamczyska, gdzie możemy uczyć się magii. Tylko ja chciałabym zobaczyć, czy mamy kogoś tutaj, kto by mógł nas pouczyć. O, proszę bardzo. Mamy naszych magów. Zabawne powitanie. Chodź tutaj. Miś Proskwa może nie? Zapytaj, jak minął dzień. O, i tutaj mamy kolejnego również. Zabawne powitanie. Chodź. Chodź, piękna. Ze swoim chowańcem. Ona w ogóle nie wygląda jak czarownica, no ale dobra. W ogóle ani trochę nie wygląda. Dobra, pogadaj sobie z nimi trochę, ale chciałabym. Magia. Poprosi o naukę. Możesz poprosić o naukę z złośliwej magii? Aha, nie pomoże ci. Musicie się lepiej poznać. Okej, okay, dobra. Poznamy się lepiej, ale mamy pewnego maga. To... A tam szpilka. Ale a gdzie jest tam ten? Ej. A gdzie jest kolega taty? Gdzie jest kolega Kaleba? Nie wiem. Dobra, zagadaj z nim. Zapytaj o ulubiony kolor. Swobodna dyskusja. Opowiedz niewiarygodną historię. Zaproponuj szalony plan, że możesz się pouczyć magii. Serio? Ale w ogóle fajnie on wygląda, powiem wam. Ciekawie, intrygująco wręcz, bym powiedziała. A, pomarł się o niesprawiedliwości życia. Dobra, spróbujmy. Jeszcze daj, poznaj. Poznajmy go lepiej. I magia, poproś o naukę. O naukę praktycznej magii. Poproś go, mam nadzieję, że się chłop zgodzi. Ale w ogóle ja myślałam, że był inny, a tutaj... Kurczę, no ja nie wiem, gdzie jest tamten sim. Aha, głupkiem jest, no dobra. No to niech będzie głupek nas niech uczy, niech że się zgodzi. Selena odkryła nowe zaklęcie, naprawa. O rany, robisz się z ciebie prawdziwy mak, gratulacje. O, nieźle, pokaż jak działa nowe zaklęcie. Pokażemy jak działa nowe zaklęcie, jak się coś zepsuje. Magia, poproś o trening magiczny, a potrenujesz nas jeszcze, bo fajnie by było, gdybyś nas potrenował, naprawdę byłoby mega fajnie. Nie ma sprawy. Potrenuję cię. No przecież, no weź, przestań. Fajna jesteś, potrenuję cię. No. Nie będziemy sceny robić. Żadne sceny są tutaj niepotrzebne. No i co? Ej, typu. Sama się będę uczyć, czy na odległość się uczymy? Zdalna nauka. Nauka zdalna? No dobra, jak tak trzeba, to niech tak będzie. Może on się boi, że ona coś nawywija. Też tak może być. No, ale bardzo fajnie, niech się uczy aktywny chowanie z posiadania chowańca. Ojejku, to wzbudza w tobie pewność siebie. Nic mnie nie trzyma. Ona lubi być singielką, głębokie więzy, kontakty towarzyskie, tak szybko dorasta. Dobrze. Wszystko jej pasuje jak najbardziej. No, dzisiaj niestety z tą szkołą to tak kiepsko wyszło, ale niestety mamy tutaj bohaterkę z Rangerville. Bardzo fajnie, mega się z tego cieszę. No. Cacyk. Także niech dziewczyna się uczy w kierunku maga. O nie, ktoś dzwoni. Dzwoni dyrektor. Odebrać? No chyba nie masz wyjścia. Tak. Sorry, dyrektorku, nie mogliśmy przyjść do szkoły, bo jesteśmy w Krainie Magii i uczymy się czarować, aby znowu uratować może świat.
No. Właśnie tak. Ratujemy świat. Ratowanko, ratowanko, całe życie ratowanko. Dobra, lecimy do domku z naszym smoczkiem. Z naszym smoczkiem. Troszeczkę się poduczyliśmy, także mega, mega fajnie. Idziemy. Idziemy do przejścia, tak? Idziemy czy nie idziemy? Gdzie my idziemy? Tak, idziemy do przejścia. O, proszę bardzo, jak tu jest pięknie. Niech mi ktoś powie, że tu nie jest pięknie, bo tu jest przecież pięknie. Chowaniec Simki o imieniu Selena potrzebuje więcej miejsca, by odpowiedzieć na wezwanie swojej mistrzyni. Magia, chowańce, przyzwij chowańce, on będzie cały czas z tobą, Selenko. Cały czas z tobą. O. Aha, potrzebuję więcej miejsca. No dobra, to za chwileczkę. Chodź, zjesz. Ciebie bym prosiła, dobra, widzę, że tutaj... Nie, no, nie sumiennie. A, albo dobra, niesumiennie. Dobra, niesumiennie, niechaj tak będzie. Father, kwader na kompie siedzi. Mother, mother, co ty robisz? Chodź tutaj, kontynuuj obraz, bo Kasiurki wam brakuje. Dzidzia, 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 dzidzia. Dobrze ci idzie w życiu codziennym. Idź układać klocki, ucz się chodzić. Taniec jest okropny. Gwen chyba nie bawi się zbyt dobrze, czy powinna przyznać, że nie lubi tańca? Nie no, poucz się trochę, potańcz. To nie jest tak, że od razu zacznie cały świat wirować i ty będziesz umiała tańczyć. Trochę trzeba czasu na to poświęcić. Wyczyść tackę na, tacę na kłaczki, wysusz ubrania. Chodź, wysuszysz ubranka. Chodź, chodź, chodź. Pogarniaj trochę tutaj też, a nie tylko cały czas ciebie nie ma w domu. Było coś tam, coś tam. Chodź. I myślę, że możesz poodkurzać. Ty się uczysz. Ty na kompie siedzisz. Chodź, pomóż Niklausowi. Dobry jesteś w tych klockach. Chodź. A nie, tylko na tym kompie siedzisz. Mamy ogrzewanie włączone? Cieplej. Aha, dobra, myśmy nie zapłacili rachunków. A ja w ogóle ile mamy za te rachunki do... Ojejku. Ile mamy... O, matko. O, rany, kogutka, dobra. Czy ty coś sprzedałaś? Ty mi powiedz lepiej. Wystaw na Plopsy. Raczej nie wystaw, tylko już odeślij bardzo dobrze. No, kurczę, no. Coś tutaj nie działa prawidłowo. Weź pocztę, uniwersytet. Myślałam, że wystarczy... Wiecie co? Ja nie wiem, o co Kaman, o co z nią chodzi? Tutaj w ogóle co to ma znaczyć? Coś tu się poeało. Dostarcz. No, proszę cię, dostarcz. Ja cię, dobra. Sprzedaj. No ja nie wiem, czemu są tutaj takie problemy. Podejdź tu. Coś jest nie halo. Coś jest nie halo, dostarcz. Rozumiem, że trzeba najpierw rachunki zapłacić, żeby dostarczyć na Plopsy? Nie wiem, sprzedaj wszystko. Podlej. Zaraz obczajemy to. Okej, i teraz nas stać na rachunki. Także chodź, opłacisz. Może tak być w sumie, nie? Że tutaj jednak są potrzebne. Jest potrzebny prąd, żeby to wysłać. Nie wiem, myślałam, że to normalnie pocztą pójdzie. Dostarcz. O, teraz poszło. Nie wiem, od czego to jest zależne. Nie mam zielonego pojęcia, ale od czegoś musi być. Dobra, chodź tutaj, weźmiesz sobie resztki. A ciebie, Niklausie, bym poprosiła, abyś schował sobie to do wyposażenia. I pójdziesz się załatwić. Tutaj proszę cię, wysusz ubrania, chodź skorzystaj. A ty chodź tutaj. Usiądź sobie w kuchni z rodzicami. Spędź troszeczkę z nimi czasu. Byłaś dzisiaj w Krainie Magii, gdzie musiałaś się poświęcić nauce troszeczkę innej. Chodź tutaj, wszyscy w ogóle poubierani. Hermetyczny dowcip. Nowe zaklęcie, zdjęcie klątwy. No, rozumiem, że po prostu zdejmuje różnego rodzaju klątwy. No, nie wiem. Tak, to bym zrozumiała. Ewentualnie cały czas uczymy go tego samego. Analizuj księgę, połóż się troszeczkę z magii. Magia jest ważna. Kolejny odkurzacz.
Nie wiem, nie odkurzyłaś tego, co widzę. To chodź ty, proszę cię, odkurzaj dookoła, albo nie wiem, opróżnij worek może najpierw. Poopróżniaj worek i odkurzaj. W sumie fajne, fajne jest to, że przyszedł taki dodatek, w zasadzie nie dodatek, a kolekcja, gdzie... No, może nie skorzystaj, dobra, kurczę, no. Wypoleruj do perfekcji. My sobie chyba zatrudnimy kogoś tutaj do sprzątania. Także już sobie zatrudnimy. Oni nie mają czasu na takie błahe rzeczy. Także wynajmij usługi. Lecimy z wynajmem usług. Ma zbyt niską rangę magiczną, by przeczytać tę księgę. Dalej ćwicz czarowanie i poszerzaj wiedzę. Gosposia z terminarzem wizyt. No bo to wy nie macie czasu, no nie oszukujcie się, nie macie czasu na sprzątanie, także MC Command Center, lecimy tutaj, garderoba, zmieniamy strój. A może taki? No, no, no. Dawno cię, Samanto, nie widziałam w takim stroju. Ale mamy zimę, chciałam ją wysłać do biegania. Na bieganko, chciałam ją wysłać. To by dobrze było sprzątnąć. Gdzie tutaj jest kosz? Tutaj jest kosz. Dobra. Sprzątanko. Sprzątanko, 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 sprzątanko. Zabawy ci brakuje, także chodź tutaj. Oglądaj film. Ty też oglądaj film. A ty dziecko. Czy on ma imię? Rafaelu, idź się załatw i pójdziesz spać. Bo ty jesteś malusi, to byś chciał spać, tak? Bo ty jesteś malutki. No. A chodź tutaj też oglądaj, oglądaj, oglądaj aktualny film. Dla ciebie już tutaj miejsca za bardzo nie będzie, ale myślę, że ty możesz się tutaj troszeczkę pogarniać. Chodź, skorzystaj i zjesz sobie coś, to na pewno. Chodź tutaj, weź sobie resztki. No i fajnie. Nasza familia spędza razem czas przy jakiejś komedii, serialu, nie wiem co to jest, jakiś program może z malarstwem związanym, bo jak tutaj widzimy na załączonym ekranie telewizora, że no malują. Po prostu malują jakieś obrazy. No, tak to właśnie wygląda. A tutaj nasi, tu, no wszyscy siedzą zadowoleni z życia, ale się Samanta wypinczyła i tutaj smrodek leci ci pewnie z talerza jakiegoś nieumytego. Śmieją się, chichrają, żyją na całego. No w końcu żyją. Dobra kochani, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka GameFaren oraz zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Łapeczki w górę, po prostu, pod odcinkiem. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!